Dzień dobry wszystkim, z tej strony szeregowy Unranked. Witam w pierwszym odcinku Dzień z życia Unrankeda, czyli w serii, w której będę grał turniejowe do momentu, aż nie zdobędę jakiejś fajnej rangi. Aktualnie mam Unrankeda. Przywitała nas mapa Mocha, czyli ta nowa mapa. I słuchajcie, dzisiaj na niej będziemy zdobywać swoje doświadczenie. Czy to nie jest piękne? Jest. A wiesz, co jest jeszcze piękniejsze? Że każdy 1000 łapek pod tym filmem to będzie skin za tam około 100 zł na giveaway. No i dobra, moi drodzy, lecimy. Wracając do tej rangi, to w ogóle nie jest tak, że ja tej rangi nie mam, bo mi wygasła, czy coś. Ja tej rangi nie mam, ponieważ nie wygrałem 10 meczów turniejowych. To bardziej na tej zasadzie. Chyba nie muszę wam mówić, jakiego rodzaju aktualnie ja odczuwam problem. Brak skilla, to jest wiadome. A bardziej niewiadome jest dla mnie tutaj mapa. Ona jest dla mnie niewiadoma. I jak ktoś z was gra w CS, no to wie, że znajomość mapy to jest tak naprawdę często podstawa do tego, aby mieć killa. Także cóż, oni chodzą na shifcie, ja też będę chodził na shifcie. Dlaczego? Ponieważ nie chcę być unrankedem. Pierwszy kill. Pierwszy kill jest. Nie jest najgorzej. Pamiętajcie, że jak widz zobaczy, że pierwszy kill jest i on nie zginął, to jeszcze sobie pomyśli, okej. On coś może potrafi, a teraz potrafię nawet podwójnie. Ty możesz stawić subskrybera. Co oni szkałachy mają? O co im chodzi? Ten z pistoletem na mnie, no ładnie. Taktyka jest taka, P90, flashyk, rush. Nie znam mapy, wydaje mi się, że oni też tej mapy jakoś super nie znają, no bez przesady. No dobra, pierwszy kill. Rush to jest to, o co mi właśnie chodziło. W ogóle pomyślałem, że następny odcinek, czyli drugi, to już powinien być ten odcinek, na którym ja zdobywam rangę. Wiecie, co chodzi? Więc po prostu myślę, że tak też trzeba będzie zrobić. Ja tutaj próbuję jakieś plecy aktualnie robić, ale nie wiem, czy to wychodzi. Co to jest za mapa? Mamy bombę. Bardzo mi się ta mapa podoba. Nie, no dobra. Wow! No, ale ja żem to zmaścił. Widzicie? Zachłanność to bardzo negatywna cecha. Swoją drogą, ten skin też jest na giveaway dla was. Jak widzicie, jestem golutki. Miałem mnóstwo kos, jakichś skinów, nie skinów. A nie mam nic. Mam jakiś granacik, myślę, że taktyczny trzeba im tam rzucić. No kurde, jeszcze mi gościu dobił, no. Wszyscy są tacy zachłani na te kile. I co, pewnie ja teraz zraszuję? I przegram. Za samochodem był, czy mi się wydawało? Nie, chyba nie. 6-0, moi drodzy. No to mi się nie podoba. Gościu mi wchodzi pod celownik, co to ma być? No nie wytrzymam, jak on nic nie dostał? Nie, to są jakieś jaja. O, to może być pierwsza przegrana runda. Się nie zna mapki i to patrzy się na miejsca, z których nawet przeciwnik nie może wyjść, nie? To jest ten problem cały. Nie, ja zaraz... Chyba tu jakiś raszek nawet będzie. Dobra, ktoś tam był. Dobra, dajmy mu się wyłożyć. Niech oni się tam tłuką. Teraz to ja właśnie zacznę dobijać fragi. O to właśnie chodziło. No, na niskich rangach ludzie wchodzą sobie pod celownik. To jest tak, jakbyście grali w piłkę. Na pewno znacie to. W podstawówce się tak zawsze grało w piłkę, że aby tylko kopnąć. Po prostu ta gra jest bardzo chaotyczna. To jest już czwarta akcja, na pewno wy nie widzieliście wszystkich, bo wam to wycinam. W której po prostu ludzie sobie wszystkim gęsiego wchodzą pod celownik, no. No, dobra, bomba na B. O, jakiś ninja defuse, dobra. Czyli ja tutaj będę teraz w roli coverującego, rozumiem. Jest szansa tutaj się popisać. Przed moimi widzami. No halo, gdzie jest ten gościu? Co on? Sejwuje? W momencie, gdy broni ktoś... Znaczy, bombę ktoś defuzuje? Halo? W każdym razie ja jestem bardzo ciekaw. Na pewno to nie są unrankedy, ale patrząc teraz na to, jak wiele tutaj elementów zależy od czystego farta, stwierdzam, że na pewno też nie są to jakieś wysokie rangi. Czego zabiłem? Jakiego... Dobra, zabiłem. Jakby była taka sytuacja jak przed chwilą, że gościu mnie jakoś losowo zabija, bo się dobrze ustawił, to bym się naprawdę bardzo zdenerwował. Zaczyna to wyglądać bardzo w porządku, przynajmniej mam najmniej killi w sumie, ale nie zamykam. Naprawdę, to jest taka losowość.
Dobra. No, wychyl się. Kolejny leży. Z prawej jeszcze będzie chyba. Nie, dobra, tylko... Ja na twojego farta akurat nie liczę. Trzeba podejść troszeczkę bliżej. Dobra, nie, już słuchaj, że ucieka ten gość po prostu. Dobra, fajnie. Jest coś takiego, jak się nie zna mapy, to w momencie, gdy ma się ten przywilej, że się plantuje bombę i się wyczekuje gościa, jest ciut prościej. Ale widzę, że oni bardzo pewnie idą. Wiedzą dokąd jakby. Okej, okay. Wiem, że tutaj chyba stąd powinien wyjść. No, czemu ja go nie mogę trafić? Dobra. Aj, chciałem troszeczkę więcej obić, ale runda w plecy, nie? Oj, jakby teraz weszła główka. Spalę przecież. Nie chciałem się tak z nikim strzelać, bo tu właśnie jest mega dużo losowości. Ale wiecie, zawsze kill. Dobra. Ej, czemu ten gość we mnie strzela? Dobra, poświęciłem się dla dobra. Trzeba zacząć myśleć, jednak skrzydłowe, już wiem dlaczego chyba ludzie na skrzydłowych, o kurde, na skrzydłowych mają tak wysokie rangi, nie? Na skrzydłowych te mecze są bardzo szybkie. Wymagały chwilowego skupienia i to tyle. Kurde, ja mam teraz klacza. Ważna sprawa, po bombkę trzeba iść. Dobra, macie mojego klacza bez cięć. Wezmę tą broń. Także tak. Wiecie, to jest ten moment, gdzie ja jestem bardzo podekscytowany, ale na kamerze to będzie takie... No wiecie, no, zdarza się, jak miałem sklaczować, no to sklaczowałem, no proste tak, no. Okej. Okay. Montujemy sobie paczkę. Czy ja teraz słyszałem gościa? Ojojoj. Ojojoj, jestem w bardzo... W bardzo niedobrej pozycji. Byłem w mega niedobrej pozycji. 29 fragów. Pokaż co potrafisz. Pokaż, że te fragi nie są za darmo. Dobra. Bardzo fajnie. No taki darmowy frag. Nie ma się czym... Drugi frag, no i 3 HP. Trzeci frag i 3 HP. No dobra, potrafi gościu grać. Mogę stwierdzić, że potrafi grać. Zlokalizował łupkę. I w tym momencie full auto. Na tak małą powierzchnię gralną jest bez sensu. Okej. Okej, dobra. No co, postoimy tutaj po prostu. Okej, tutaj będzie chyba gościu. Wpuśćmy go. Dobra. Fajnie to pykło, dalej się gdzieś tam mniej więcej w środku utrzymuje. Oj, ten kill nie był taki ładny. Ale zawsze to kill.
Wydaje mi się, że to może być koniec. Jest to bardzo szybki koniec. Być może jutro w ogóle wleci vlog na kanale, także możecie wyczekiwać na spokojnie. Ja jestem drugi w tabeli swoją drogą. W następnym odcinku będzie ranga, jeszcze teraz zobaczmy tylko z jakimi rangami graliśmy. Uwaga, obstawiam goldy. Albo silvery szóstki. A są to... Unranked? No, także ten. Dzięki jeszcze raz, życzę miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnych filmach.